Dawid Mirkowski, jesteśmy w moment po zwycięstwie. Dawid, przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo i też wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Cieszysz się? To chyba najlepszy prezent, jaki mogłeś sobie wymarzyć. Bardzo się cieszę. Pracowałem na tym i wydaje mi się, że dosyć zasłużyłem. Powiedz mi, jeśli chodzi o, powiedzmy, przebieg tej walki, tak nie wyglądało to, że to się tak skończy, że ta runda dojdzie już do końca, tak w zasadzie chyba wszyscy liczyli. Ty coś planowałeś, czy to tak automatycznie wyszło? Tą rundę chciałem przepracować, żeby sprawdzić sobie przeciwnika, wiadomo, pierwsza runda na sprawdzenie, ale udało się, pociągnąłem Holenderkę tak zwaną i ta noga jakoś usiadła. A powiedz, jeśli chodzi o skalę przeciwników, trudny przeciwnik, bo dość mocno widziałem, że uderzał dół, że były troszeczkę problemy, jeśli chodzi o, powiedzmy, o to, żeby go spacyfikować tutaj od początku. Wydaje mi się, że to był wysokiej klasy przeciwnik. Wiedziałem, że muszę na niego bardzo uważać. Mocno bił, dało się to odczuć od pierwszej rundy, od razu, od pierwszych sekund. Ten high kick to jest taki wytrenowany, czy raczej, powiedzmy tak, rzuciłeś od niechcenia, sprawdzisz gardę i wejdzie? Znaczy, trenujemy akurat takie akcje, więc uznałem, że rzucę po prostu. Zobaczyć, jak reaguje na to i tyle. 70% knockoutów, a w zasadzie można powiedzieć nawet 80% knockoutów według statystyk przypada na tą trzecią minutę. To tak miało być? Udało się po prostu. Dawid, druga walka dla DSF Kickboxing Challenge. Wcześniej ci się nie udało. Chyba jesteś zadowolony z tego, że jednak pokazałeś, że te opowiadania o tym, że jesteś bardzo wielkim talentem, który chce tutaj na polskiej scenie w tych średnich wagach namieszać, są niebezpodstawne, co? Mam nadzieję, że wszyscy, co mówili, dowiedzą się, że to była prawda. I będę dawał zawsze z siebie 120%. Była presja? Na pewno troszeczkę była, bo biłem się obok swojego miasta, przyjechali moi znajomi. Na pewno troszeczkę. Co dalej? Bo masz niedługo walkę, chyba za 2 tygodnie albo za tydzień, jeśli się nie mylę. Za tydzień mam turniej 85 kilo na King of Kings. To dobrze, że się tak szybko skończyło chyba, nie? Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że nie jestem rozbity. Jeszcze za chwilę sprawdzę wszystko i do następnej walki będę się przygotowywał od razu. No cóż, życzymy ci kolejnego sukcesu. Za tydzień nie będziesz obchodził urodzin, ale powiedzmy, tydzień to nie jest tak daleko i cóż, będzie można kolejny sukces świętować, jeśli się uda, tak? Mam nadzieję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.